Otwieram 52. sesję Rady Miejskiej Wspólnej Krajeńskiej. Zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wspólnej Krajeńskiej na 2023 rok. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wspólnej Krajeńskiej na 2023 rok została podjęta. 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się przy obecnych 14 radnych. Budżet na 2023 rok Rada Miejska Wspólna Krajeńskiego uchwaliła na sesji 28 grudnia 2022 roku. Jak się okazało, był to budżet, w którym zarówno dochody, jak i wydatki, zarówno w planie, jak i w wykonaniu, przekroczyły 100 milionów złotych. Na inwestycje w 2023 roku wydano niemal 22 miliony złotych, co stanowi 21% wszystkich wydatków gminy. Ponad 1/4 tej kwoty to budowa dróg, jak co roku, zarówno na terenach wiejskich, jak i w mieście. W 2023 roku gmina Wspólnokrajeńskie rozpoczęła na przykład wartą ponad 10 milionów złotych budowę 8 odcinków dróg w mieście i na wsiach, która zostanie zakończona w 2024 roku. Ruszyły również prace dotyczące budowy drogi w Komierowie, gdzie mieszkańcy wsi lada chwila będą mieli wyremontowany przejazd przez całą miejscowość. Podobnie w Kawlach, gdzie trwają prace polegające na budowie drogi w najbliższym sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego. Ten projekt również rozpoczął się w 2023 roku. Z kolei w mieście warto odnotować fakt przebudowy ulic Słonecznej i Orzeszkowej, bardzo ważnych wbrew pozorom ulic, stanowiących bezpośredni dojazd zarówno do Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak i ogródków działkowych. Na wszystkie zadania drogowe w 2023 roku wydano ponad 1/4 środków przeznaczonych na wszystkie inwestycje. Jedną z najważniejszych inwestycji w 2023 roku była budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków. Nie jest oczywiście tak, że przoku w Sępólnie w ogóle nie było. Owszem, był, jednak teraz jest to punkt z prawdziwego zdarzenia. Z rampą dla pojazdów, dzięki której można wygodnie zrzucić przywiezione odpady, z wagą samochodową, ze stanowiskami, na które przywieźć można dosłownie wszystko to, co w sposób selektywny i posegregowany powinno się na wysypisku śmieci znaleźć. Warto też dodać, że nowy przok jest dostępny bezpłatnie dla mieszkańców gminy w wyznaczonych godzinach codziennie, oprócz niedziel, również w soboty. No jest duża, jest bardzo duża. No to jakby to, no mówię tak z malucha na lepsze auto się przesiąść, nie? Na Mercedesa, jest dużo, nie? Jest inna epoka. Właśnie z malucha na Mercedesa, a mówiąc bardziej dokładnie, z wysłużonego stara na najnowocześniejsze Iveco, przesiedli się w 2023 roku strażacy z OSP Komierowo. Nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkim nam zależy na tym, żeby strażacy mieli sprzęt najwyższej jakości. Oczywiście chodzi też o to, żeby był jak najrzadziej potrzebny, żeby trzeba było go wykorzystywać do jak najmniejszej liczby zdarzeń. Niemniej jednak musi być najlepszy. Zakup tego nowego wozu bojowego był możliwy również dzięki wsparciu finansowemu gminy Sępólno.
nasz region się zmienia dzięki funduszom europejskim. To jest końcówka naszej perspektywy unijnej i jesteśmy zainteresowani przede wszystkim we wspieraniu takich inicjatyw, które są czytelne, jasne, transparentne i szybko realizowane. To była właśnie taka inwestycja. Nic dodać, nic ująć, jeśli chodzi o tę wypowiedź marszałka Ostrowskiego. Tak można powiedzieć, widząc to, jak fundusze unijne właściwie co roku są wykorzystywane w Sępólnie Krajeńskim. A dowodem na to, jak bardzo skatepark był potrzebny, jest nasza sępoleńska codzienność. Nie ma bowiem dnia, żeby skatepark był pusty. Nie ma ani jednego dnia, w którym na skateparku nic by się nie działo. Założyłem się z prezesem firmy wykonawczej, że nie zdąży do grudnia zamknąć tego budynku w stanie surowym zamkniętym. Ku mojej radości prezes ten zakład przyjął, a ja go chętnie przegrałem. Właśnie ta historia najlepiej opisuje, jak bardzo władzom Sępólna Krajeńskiego zależało na tej inwestycji. Budowa trzeciego przedszkola w mieście to nie tylko największa inwestycja 2023 roku, to także największa inwestycja w ogóle w historii gminy Sępólno-Krajeńskie. Została wykonana na 3 miesiące przed terminem i kosztowała ponad 12,5 miliona złotych.